Jest z nami pan Paweł Nastula, mistrz olimpijski z Atlanty. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. Panie Pawle, drugi raz w markach na zawodach. Czy może pan nam powiedzieć, jak pan ocenia dzisiejsze zawody? No, rozwijają się. W zeszłym roku było fajnie, a w tym roku jest dużo lepiej, jest dużo więcej, znaczy dużo lepiej, bo jest dużo więcej zawodników. To świadczy o tym, że turniej się rozwija. Fajne walki. Powiem szczerze, że nie mogę tak spokojnie usiąść i skupić się na oglądaniu, bo co chwila z wielką oczywiście przyjemnością pozuję do zdjęć, robię sobie zdjęcia z dzieciaczkami, podpisuję autografy. No ale to jest fajne i to jest no niejako mój obowiązek, tak? Żeby zachęcać tą młodzież, te dzieciaczki do tego, żeby to judo uprawiali. Panie Pawle, dużo na pewno jeździ pan po Polsce i po świecie, ale skupmy się na Polsce. Jak pan ocenia, czy judo w Polsce to popularna dyscyplina i jak na tym tle wypada turniej w markach? No myślę, że jeżeli chodzi o judo dzieci, takich najmłodszych, czyli od 5 roku życia, tak zwane fany judo, jest bardzo popularne. Bardzo dużo dzieci uprawia judo. W wielu szkołach są prowadzone zajęcia, w przedszkolach, dużo jest klubów, także to się rozwija. Nawet patrząc na ten turniej, gdzie jest ponad chyba 500 uczestników, tak, to świadczy o tym, że to judo jest popularne, także no, to fajnie, ja się z tego cieszę. Cały czas mówię i powtarzam, że judo jest to jedna z najlepszych dyscyplin dla dzieci, jeżeli chodzi o ogólną rozwojówkę. I rodzice, będąc coraz bardziej świadomi tego, że rzeczywiście tak jest, że to judo pomaga w rozwoju dziecka, no to zapisują na te zajęcia. Może troszeczkę jest problem później w starszych rocznikach, kiedy już trzeba się podjąć tych ciężkich treningów i już nie ma takiej zabawy w judo, tylko jest już prawdziwe judo. Wtedy troszeczkę tych młodych judoków i judoczek się wykrusza, bo no jest to ciężka, trudna dyscyplina, wymaga dużo pracy i dużo wyrzeczeń, ale przynosi wielką radość. A panie Pawle, kiedy pana zdaniem najlepiej zacząć przygodę z judo? Najlepiej? W jakim wieku, tak? Znaczy, no, w tej chwili zajęcia są prowadzone dla takich dzieciaczków w wieku 5 lat, 5-6 lat. To tak zwane fany judo, jak my to nazwaliśmy dawno temu. Czyli to zabawa w judo. Oczywiście tego judo w tym wieku nie powinno być prawie w ogóle, to powinno być 5-10%. Reszta to powinna być zabawa, różne ćwiczenia koordynacyjne, nauka już odpowiedniego tam poruszania się po macie, nauka przewrotów, przód, w tył. Ale w formie zabawy, tak? Jak najwięcej musi być zabawy, bo jeżeli zbyt wcześnie zaczniemy z takimi maluchami z judo bądź z takimi ćwiczeniami specjalistycznymi, no to raczej małe szanse, żeby te dziecko później przeszło do starszej grupy i uprawiało już te faktyczne judo, tak? Także tu no, trzeba uważać się i apeluję tutaj do młodych trenerów, żeby jednak w tym pierwszym okresie, kiedy te dziecko przychodzi na zajęcia, było więcej zabaw ruchowych i żeby to dziecko bawiło się na tych zajęciach, no, a tego judo, żeby było jak najmniej. Na dzisiejszych zawodach, panie Pawle, obserwuję, że dzieciaki podchodzą bardzo, bardzo emocjonalnie. Przeżywają zwycięstwo.
zwycięstwo, ale również niestety gorycz może pierwszej porażki. Tak, no to jest normalne, to jest normalne. Niektóre wygrywają i się cieszą, drugie przegrywają i płaczą. Ja też to przechodziłem. Natomiast tu też trzeba uważać, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, tak? Mówię o tych maluszkach, tak? 5, 6, nawet 7 lat, kiedy tutaj no, trzeba uważać i pilnować, żeby no, nie przesadzić z tymi emocjami i z tym, żeby za bardzo na takich zawodach nie spowodować, że to dziecko się zrazi do judo i nie będzie chciało dalej uprawiać tej pięknej dyscypliny. Panie Pawle, dziękuję bardzo za emocje, których byłem świadkami, gdy pan walczył jako zawodnik, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.